To jeden z najbardziej utalentowanych judoków młodego pokolenia. Urodzony w 1993 roku zawodnik, od lat jest w czołówce Europy w swojej kategorii wiekowej. Potrafi także walczyć z seniorami, co udowodnił m.in. w startach w Pucharze Polski, czy mistrzostwach kraju seniorów zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. W tym roku Szwarnowiecki wielokrotnie stawał na podjach juniorskich Pucharów Kontynentu. Był jednym z faworytów w kategorii do 73 kg. Do chorwackiego porecza pojechał po tytuł i zdobył go w bardzo dobrym w stylu finale pokonał przez Ippon Gruzina Pridona Giganiego. Podopieczny trenera Piotra Sadowskiego aż pięć z sześciu walk wygrał przed czasem. Na Najuko zwyciężył tylko w trzeciej rundzie eliminacji. Szwarnowiecki będzie jednym z kandydatów do reprezentowania Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro.